opowiadanie wielbicielowi Citroenów, co to jest firma pana Tadeusza, to jest kompletny nonsens, ponieważ każdy, kto zetknął się z Citroenem, musiał zetknąć się również z tym nazwiskiem. Pan Tadeusz ugościł nas na swoim terenie, pokazał wszystkie najpiękniejsze pojazdy, które jeżdżą, nawet pozwolił nam zajrzeć do swojego biura. Panie Tadeuszu, jak to jest żyć z Citroenem przez tyle lat? Z Citroenem przez tyle lat, dlatego że od 80 roku zacząłem z Citroenem się zajmować i tak w zasadzie zostałem. Przez 17 lat byłem autoryzowanym serwisem Citroena. Od 2007 roku zacząłem naprawiać głównie zabytkowe Citroeny, bo to mnie bardziej bawi, bo Citroen idzie może w złym kierunku, bo można powiedzieć, że hydraulika może zanika, może upadnie, no oby nie upadła. Citroen C6, którym jest, można powiedzieć, takim kultowym samochodem, jeśli chodzi o hydraulikę, i nie ma w zasadzie lepszego samochodu, który miał takie zawieszenie i takie możliwości, jakie ma C6. No i cały czas próbujemy to poprawiać. Poprawiamy C5, żeby były w lepszej kondycji zawieszeniowej w naszych warunkach. Tak samo próbujemy robić wszystko, żeby zawieszenie hydrauliczno-pneumatyczne było jak najlepszej kondycji. Panie Tadeuszu, bo w latach 80. to były bardzo trudne czasy dla Citroena. Mówiono, że Citroen to są same kłopoty, bo ta hydraulika, bo coś, przejdzie pan po korzeniu, to się pozrywa. Tak mówili ludzie, którzy nie mieli o tym zielonego pojęcia. Wydaje mi się, że poziom techniczny ówczesnych mechaników był zbyt niski, żeby brać się za auta, które de facto są bardzo proste, bo ta cała hydraulika, oczywiście mówię o tych nieaktywnych jeszcze zawieszeniach, była naprawdę bardzo prosta, jej regulacja. Jedyne, co trzeba było robić, to raz na 4 lata dopompować kulę i właściwie nic więcej. Ludzie się tego bali. Pan się tego podjął w tamtych latach. Tak, podjąłem się. Bardzo mi pomogła w tym momencie firma, która zrobiła taki przyrząd i którym ja byłem jako jedynym przedstawicielem tej firmy Hagen-Schildkamp z Holandii, która umożliwiła dopompowywanie tych gruszek w sposób, że tak powiem, bardzo prosty. I od tego czasu w zasadzie to próbuję cały czas modernizować. Ten patent, który firma Hagen-Schildkamp mi, że tak powiem, udostępniła, zmodernizowałem i dostosowałem go do C5, która w tej chwili przy takich możliwościach, które w tej chwili mogę zaprezentować i mogę serwisować, to jeszcze jest znacznie lepszej kondycji niż fabryka to przewiduje, szczególnie na naszych drogach. Co bardzo interesujące, to że tak dobrą sprawę najbardziej taki prawdziwy Citroen to była DSA, ona rzeczywiście była bardzo miękka. Kolejne klony Citroena, które powstawały z szacunkiem wielkim dla CX-a, dla GS-a, też na hydraulice, te samochody już były coraz twardsze, XM był jeszcze twardszy. Czy rozumiem z tego, co pan powiedział, że może pan sprawić, że te trochę za twarde już w tej chwili samochody można poprawić? Oczywiście, DSA, jak sama nazwa mówi, że to była bogini zawieszenia, bogini wszystkiego, bogini całego, można powiedzieć, wyglądu i sprawności tego samochodu była nieporównywalna. Natomiast to, co robimy w tej chwili, to próbujemy zrobić tak, żeby wszystkie Citroeny, które są z hydrauliką, mogły mieć takie parametry jak DSA. I to się udaje. Ja jeżdżę takim Citroenem XM, którego sobie przerobiłem. Zrobiłem w ten sposób, żeby był znacznie większy, mimo tego, że ma hydroaktywne zawieszenie, czyli zmienność tej charakterystyki w zależności od warunków. Ale tak go dostosowałem, żeby był właśnie na naszych drogach, w naszych warunkach taką bogini, nadal jak gdyby kontynuacją tej DS-y. Panie Tadeuszu, wszyscy właściciele firm starają się wykorzystać każdy metr produktywnie, żeby na każdym metrze tej firmy, która w końcu jest dość duża, ale przydałoby się, żeby wszędzie stali mechanicy i grzebali się przy samochodach. Pan poświęcił bardzo dużą część swojej hali historii. Stoi tam parę pięknych samochodów, niektóre w trakcie pracy. To naprawdę rozrzutność czy miłość do Citroena? To raczej miłość do tego, że próbowałem zacząć od tego, żeby był pierwszy Citroen, który był taką, że tak powiem, pięknym samochodem, co znaczy C3 HP5 z 24 roku, który jest, można powiedzieć, jedynym egzemplarzem w Polsce. Jest to drugi samochód Citroena w tej ich, że tak powiem, produkcji, który, można powiedzieć,
powiedzieć, że się zasłużył w historii. Ich zrobiono bardzo dużo, zrobiono około 120 tysięcy. Żeby było śmieszniej, to ten samochód skopiował Opel, nazwał go Żabką, przemalował na zielono i też z dużym sukcesem sprzedawał go przez wiele lat. 80 tysięcy sprzedał tego samochodu. Citroen, można powiedzieć, że tu popełnił pewien błąd, nie zastrzegł sobie praw, że tak powiem, konstrukcji, czyli zastrzegł sobie prawa takie, żeby go nie można było skopiować. No i go w pewien sposób skopiowali i też z dużym sukcesem sprzedawali. Jest to piękny samochód, jest to prosty samochód. Mało tego, jest to pierwszy samochód, który był w historii samochodem damskim, bo miał rozrusznik, nie trzeba było go z korby zapalać i każda kobieta mogła nim jeździć. No i był prosty w ten sposób w prowadzeniu, w obsłudze. A propos korby i przeszłości, zauważyłem pana w hali coś bardzo dziwnego, kompletnie nie pasującego nawet do tych protoplastów Citroena. Stoi tam jakaś tajemnicza bryczka. Tak, z bryczką to jest historia związana z firmą Bogajewicz. Pan Michał Bogajewicz kiedyś do mnie się zwrócił i stwierdził, że może byśmy zrobili taką bryczkę na elektryczną, dlatego że koń w tej chwili nie wszędzie może jeździć, dlatego że też może brudzi. I taka koncepcja powstała w Europie Zachodniej. Pan Bogajewicz, który jest właścicielem firmy najstarszej w Polsce, która robi bryczki, najstarszej w świecie, który robi bryczki, od 1895 roku ta firma istnieje. Połowa bryczek, które jeżdżą w Wiedniu, to jest właśnie produkcji Bogajewicz z Pniew. Jedna z bryczek jeździ w takich, można powiedzieć, bryczek, które są obsługiwane przez królową angielską. Jedna z bryczek też tam trafiła, a ta bryczka, którą żeśmy zrobili jako pierwszą, trafiła do Belgii, do konesera, który się zajmuje też i jego jest pasją zbieranie bryczek. Ma około 300 takich bryczek i ta jedna z bryczek elektrycznych już tam jeździ. Jest to pan, który ma już w tej chwili około 300, właśnie tak jak mówiłem, 300 bryczek, a jeszcze mało tego, trafił do księgi Guinnessa, bo 60 koni zaprzątnął jednej bryczki. No cóż, pozostaje mi powiedzieć tylko jedno, że bardzo się cieszę, że mogłem odwiedzić gościnne progi firmy pana Tadeusza. Zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na stronę internetową i oglądajcie prawdziwe cudeńka. Jak można sprawić, żeby z potężnej kupy rdzy wyłoniło się piękne, piękne coś, co później cieszy oczy wielu ludzi. Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję i czekam na kolejne odwiedziny. Dziękuję bardzo, zapraszam.